Cześć, z tej strony Kacper. Zapraszam Was na recenzję odkurzacza bezprzewodowego Dreamy T10. Po otworzeniu opakowania znajdziemy od razu metalową rurę. Jest to także instrukcja obsługi. Mamy samą jednostkę odkurzającą od razu z pojemnikiem i filtrem HEPA. Poza tym jest ładowarka sieciowa, jest szczotka szczelinowa z wysuwanym włosiem, poza tym jest elektroszczotka z naprzemiennie ułożonym włosiem oraz twardszymi wypustkami. Są one dość nisko osadzone, przez co przylegają mocno do podłogi. Poza tym mamy jeszcze małą elektroszczotkę na przykład do tapicerki, jest też stacja do ładowania montowana na ścianę, oprócz tego elastyczna rurka oraz dłuższa szczotka szczelinowa. Zestaw sprzedażowy jest więc naprawdę bardzo spory i tak naprawdę chyba niczego już tutaj nie brakuje. Sama jednostka odkurzająca składa się z klawisza przy uchwycie i przytrzymując go, urządzenie od razu się włącza. Jeżeli puszczamy, to robot automatycznie też się wyłącza. Możemy też zablokować pracę urządzenia poprzez wciśnięcie klawisza blokady, wtedy wygląda to tak, że jedno wciśnięcie klawisza przy uchwycie włącza tryb sprzątania, a drugie wciśnięcie po prostu go wyłączy. Sprawdza się to na pewno przy większych powierzchniach, ponieważ dłuższe trzymanie jest po prostu niewygodne. Oprócz klawisza blokady mamy jeszcze tutaj suwak, za pomocą którego możemy ustawić jeden z trzech trybów pracy. Od spodu z kolei mamy otwierany pojemnik, z którego możemy też wyjąć filtry. Od tyłu mamy jeszcze wysuwaną baterię, ale tak naprawdę poza tym, że możemy wymienić na inną, nic więcej nie zrobimy, ponieważ do ładowania i tak musimy skorzystać z odkurzacza, no bo złącze do ładowania zostało wbudowane w odkurzacz. Na tej baterii są jeszcze diody, które informują o poziomie naładowania baterii. Podświetlają się one wtedy, gdy po prostu odkurzamy. Poszczególne elementy, które chcemy zastosować, wczepiamy po prostu w odkurzacz i tak możemy dodać albo tą elastyczną rurkę, albo metalową, no a na końcu jakąś dowolną końcówkę. W przypadku tej metalowej rurki idą także przewody, które zasilają elektroszczotki. Dzięki temu nie dość, że odkurzacz po prostu wsysa zanieczyszczenia, to jeszcze ta obrotowa szczotka dodatkowo wprawia w ruch wszystkie nieczystości, żeby łatwiej dostawały się do urządzenia. Te obrotowe szczotki sprawdzają się też bardzo dobrze na dywanach. Muszę przyznać, że dzięki mocy ssania, która jest tutaj na poziomie 20 000 paskali, urządzenie dość mocno przysysa się do dywanów, co z jednej strony po prostu też utrudnia odkurzanie, ponieważ trudno jest przeciągnąć po dywanie, no ale z drugiej strony są one też mocno wyczesane, no i najzwyczajniej w świecie pozbawione wszystkich zabrudzeń. Pod względem mocy ssania naprawdę jestem tutaj pod sporym wrażeniem i chyba jeszcze nie testowałem tak mocnego odkurzacza, który radziłby sobie tak dobrze ze wszystkimi pojawiającymi się zanieczyszczeniami. I to na twardych podłogach, jak i właśnie także na dywanach, wszędzie odkurzacz sprawdza się znakomicie. Jedynie co, no to większe elementy nie dostaną się do pojemnika, jeżeli mamy zamontowaną elektroszczotkę. Po prostu przy tym obrotowym wałku nie mamy zbyt wiele miejsca. No i takie większe elementy mogą się albo zablokować, albo po prostu tam nie wejdą. Nawet gdy nam się coś rozsypie, gdy mamy naprawdę dużo zabrudzeń, to Dreamy T10 wciąga wszystko znakomicie i nie mam totalnie żadnych zastrzeżeń. Świetne jest też to, że mamy tutaj po prostu dużo akcesoriów. Oprócz podłóg, więc bez problemu odkurzymy samochód. Świetnie odkurzacz radzi sobie także chociażby z kanapami, fotelami czy chociażby meblami. Ta szczotka szczelinowa też sprawdzi się w jakichś węższych otworach, a dzięki elastycznej rurce odkurzymy chociażby nad drzwiami czy w trudniej dostępnych miejscach. Problemem może być jedynie stacja, którą musimy zamontować na ścianie. Wiąże się to z wierceniem, no i szczerze mówiąc jakoś bardziej przypadło mi do gustu rozwiązanie, które zostało zastosowane chociażby w niedawno testowanym odkurzaczu Truver Power 11, czyli taka wolno stojąca stacja. Jednak no to jest już moja ocena, bo po prostu też nie mam gdzie przywiesić takiego sprzętu. Dreamy T10 ma baterię, która pozwala nam na około 8 minut pracy w trybie turbo, co nie jest zbyt spektakularnym wynikiem, no ale z drugiej strony, tak jak mówiłem, mamy tutaj bardzo dużą moc ssania, która wręcz przysysa się do podłogi, no i na dywanach autentycznie trudno przeciągać odkurzaczem. Na tym środkowym trybie jesteśmy w stanie uzyskać jakieś 25 minut pracy i myślę, że do takich codziennych zabrudzeń to w zupełności wystarczy. Jest jeszcze tryb taki bardziej eko, który pozwala na 60 minut pracy, jednak no wtedy efekty sprzątania nie będą już tak spektakularne, raczej to sprawdzi się przy takich drobniejszych zabrudzeniach.
No ale oczywiście mamy tutaj wybór, są różne tryby pracy, więc myślę, że do różnych zabrudzeń tą moc sobie bez problemu dostosujemy. Podsumowując, Dreamy T10 kosztuje aktualnie w okolicy 850 zł. Szczerze mówiąc, myślałem, że ten sprzęt będzie może i nawet dwa razy droższy, bo po prostu tak świetnie sprawdza się w codziennym użytkowaniu. Przyznaję, jestem pod wrażeniem, jego moc w praktyce sprawdza się genialnie i trudno znaleźć coś, z czym po prostu sprzęt by sobie nie poradził. Całkiem przyzwoicie wypada też czas pracy po jednym ładowaniu, świetny jest ten suwak, który naprawdę ułatwia obsługę urządzenia, dobrze też, że mamy blokadę, która pozwala nam po prostu puścić klawisz, który chociażby w Dreamy V10 cały czas musieliśmy trzymać. Czy są tutaj jakieś wady? No oczywiście kilka się znalazło. Przede wszystkim szkoda, że tej baterii nie możemy oddzielnie ładować bez udziału odkurzacza, no bo wtedy moglibyśmy sobie chociażby dokupić drugą baterię i ładować je sobie na zmianę. Oprócz tego szkoda, że nie mamy podświetlenia w tej głównej szczotce, co by jeszcze mocniej ułatwiło sprzątanie chociażby w trudniej dostępnych miejscach, czy na przykład na schodach. Poza tym jednak myślę, że jest to naprawdę kawał dobrego sprzętu, wyceniony genialnie, no i wrażenie robi też na pewno to, że w zestawie dostajemy tak naprawdę wszystkie niezbędne elementy i niczego tutaj już nie brakuje. A co wy myślicie o tym sprzęcie? Czy wy byście go kupili, czy szukalibyście jednak czegoś innego? Dajcie koniecznie znać w komentarzach. Zachęcam również do zapoznania się z pisemną wersją na oiot.pl, gdzie znajdziecie nie tylko ten test, ale także sporo innych ciekawostek na temat internetu rzeczy. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!